Grupy z Czech, Niemiec i Polski wystąpiły podczas 21. odsłony Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jedlinie-Zdroju. Goście trzydniowej uczty kulturalnej mieli okazję podziwiać zarówno spektakle plenerowe, jak i wziąć udział w zabawie z udziałem kukieł, szczudlarzy i klaunów. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy widz, od najmłodszego do najstarszego, dlatego że mamy i szczudlarzy, i mimów, i lalki, i teatry ambitne mocno, które wprowadzają w nas nastrój zadumy, ale też lekkie, humorystyczne, z poczuciem humoru i do śmiechu. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych rozpoczął się od dwóch spektakli prezentowanych przez A3 Teatr z Warszawy. Goście Jedliny-Zdroju zobaczyli sztukę Wietrzenie głów oraz Zmysły. Drugiego dnia festiwalu grupa teatralna ze stolicy odegrała również opowieść o pchle szachrajce, którą podziwiała publiczność zgromadzona w Jedlińskim Parku Północnym. Dużo trudniej gra się w otwartej przestrzeni, w plenerze. Przestrzeń nie daje tej ochrony, jest się obnażonym, nie ma się poczucia bezpieczeństwa. No, dużo trudniej z głosem i z warunkami atmosferycznymi, ale też interesujące. Ja myślę, że to jest, ten eksperyment jest ciekawszy niż gra na scenie, która daje takie bezpieczeństwo. Podczas sobotniej uczty kulturalnej zaprezentowały się także grupy teatralne z Nowej Soli oraz Wrocławia. Niedziela przebiegała jednak pod znakiem międzynarodowości. Goście Jedliny-Zdroju mieli okazję zobaczyć artystów z Czech i Niemiec. Nie zabrakło również rodzimych placówek. Teatr Lalki i aktora z Wałbrzycha wystawił spektakl Urodziny. Natomiast na koniec zaprezentował się teatr dramatyczny z audiowizualnym widowiskiem Miasto Duchów. Impreza obfitowała także w atrakcje towarzyszące, jak malowanie twarzy, sprzedaż teatralnych masek czy animacje i zabawy dla dzieci. Festiwal zwieńczony został multimedialnym pokazem laserowym.